Trzaskowski, inżynieria Rzeszów będzie realizowała pierwszy etap inwestycji w Czajce. Rafał Trzaskowski, inżynieria Rzeszów zrealizuje pierwszy etap inwestycji w Czajce. Wczoraj w nocy udało się podpisać umowę z firmą inżynieria Rzeszów, która będzie wykonywała pierwszy etap inwestycji, powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, odnosząc do kwestii naprawy systemu przesyłowego ścieków do oczyszczalni Czajka. Dodał, że ma nadzieję, iż prace zakończą się na początku grudnia i można będzie się wtedy przełączyć z mostu pontonowego na rurę stalową. Tymczasowy przesył awaryjny na moście pontonowym musiał zostać uruchomiony ze względu na awarię kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. We wtorkowym wpisie na Facebooku prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował, że w ostatnich dniach trwały testy szczelności i zdolności przesyłu ścieków tymczasowym rurociągiem. Dziś mogę potwierdzić, że instalacja jest gotowa i działa. Od niedzieli ścieki z lewobrzeżnych dzielnic miasto stołeczne Warszawa trafiają do oczyszczalni Czajka za pośrednictwem tymczasowego przesyłu ułożonego na moście pontonowym. Oznacza to, że od tego czasu nie trafiają już do Wisły, poinformował Trzaskowski. Prace do wiosny. Podczas wtorkowej konferencji potwierdził, że ostateczne rozwiązanie naprawy systemu przesyłowego będzie realizowane w dwóch etapach. Po pierwsze będzie przeciskana rura stalowa pod dnem Wisły tak, żeby już na początku grudnia móc doprowadzić do tego, że będzie ten pierwszy etap skończony i będzie można się przełączyć z tych rur, które są na moście pontonowym na tę rurę stalową, powiedział Trzaskowski. Prezydent stolicy zaznaczył, że potem rozpocznie się drugi etap docelowej inwestycji. Prace będą polegały na przeciśnięciu drugiej rury i na podłączeniu jej pod cały system kanalizacyjny miasta i wybudowaniu odpowiednich przepompowni. To rozwiązanie będzie gotowe pewnie na wiosnę przyszłego roku, zapewnił Trzaskowski. Umowa z inżynierią Rzeszów. Wczoraj w nocy udało się podpisać umowę z inżynierią Rzeszów, która będzie wykonywała pierwszy etap tej inwestycji i tak, jak mówiłem, mamy nadzieję, że on się zakończy na początku grudnia i można będzie się wtedy przełączyć z mostu pontonowego na tę rurę stalową, zapowiedział Trzaskowski. Prezydent stolicy powiedział, że układanie stalowej rury przez inżynierię Rzeszów zacznie się na dniach. Ile kosztuje naprawa? Trzaskowski dodał także, że całkowite koszty ułożenia mostu pontonowego, czyli z rurami na nim położonymi i wynajmem pomp, wyniosły 40 milionów złotych. Jednocześnie przekazał, że za wybudowanie stalowego rurociągu pod dnem Wisły, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy popłyną do oczyszczalni Czajka, miasto zapłaci 35 milionów złotych. 48 miesięcy. Prezydent stolicy wyjaśnił też, że umowa z inżynierią Rzeszów została podpisana w oparciu o wcześniejsze prace koncepcyjne, jak również na podstawie przepisów awaryjnych wydanych przez powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, dzięki czemu można było od razu przystąpić do prac, bez uzyskiwania szeregu pozwoleń. Jeżeli chodzi o samą naprawę tego tunelu, który się zepsuł, tutaj na mocy decyzji PIMP-u, jest na to 48 miesięcy, powiedział. Trzaskowski zaznaczył, że będzie to bardzo skomplikowana operacja. Dlatego, że trzeba będzie dokonać rozbiórki całego tego starego systemu przesyłowego, dodał. Wiemy o tym, że błędów, zarówno koncepcyjnych, jak i wykonawczych, było na tyle dużo, że cały ten system trzeba będzie zdemontować i później będziemy się zastanowić, jak ten tunel wykorzystać, powiedział. Być może będzie tam wykorzystane rozwiązanie awaryjne, dodał.